Po 9 miesiącach przerwy w artystycznej galerii Izerskiej znów rozbrzmiała muzyka. Tym razem za sprawą uczennic i nauczycielki z liceum ogólnokształcącego w Starej Kamienicy. A okazją do tego był cykliczny już koncert z okazji Dnia Kobiet. Tradycja koncertów z okazji Dnia Kobiet w artystycznej galerii Izerskiej sięga już przeszło 4 lat. Pierwszy raz sołtys wsi Kromnów, pan Józef Matuszak, zaprosił mnie właśnie 4 lata temu samą. Później, 2 lata później powstał w szkole w naszym liceum ogólnokształcącym zespół, więc postanowiłam, że spróbujemy wystąpić z zespołem. No i to stała się taka tradycja i w tym roku bardzo się cieszymy, jakby, że okres pandemii nas nie powstrzymał. Długo, długo czekaliśmy, żeby w końcu móc się i pokazać, i też w jakimś stopniu kształcić samemu, prawda? I mamy nadzieję, że to, co się teraz dzieje na świecie, to nam nie zepsuje tych planów, ale cieszymy się jak najbardziej. Ze sceny popłynęły piosenki Leonarda Cohena, Agnieszki Osieckiej oraz wielu innych nieco już zapomnianych gwiazd estrady. Kazałam cię wyczyścić, posłałam do dentysty, wsadziłam bólce dentu na twój szpiew. Uwielbiamy wykonywać piosenki Edyty Geppert, uwielbiamy piosenki Alicji Majewskiej. Wydawać by się mogło, że dla młodzieży w tym wieku są to piosenki archaiczne. Natomiast młodzież lubi ich słuchać, odnajduje w nich cząstkę jakby swojego życia, cząstkę swojej duszy. Bardzo poruszają ich teksty, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, kiedy zaczynaliśmy wspólnie pracować. Natomiast teraz sami sięgają bardzo chętnie po te piosenki, chętnie je aranżują na nowo i chętnie je odkrywają. Zwłaszcza poezja śpiewana, to już w ogóle, jeżeli to współgra z muzyką, to już jest majstersztyk według mnie. Inicjatorem cyklu marcowych koncertów jest sołtys Kromnowa. Bardzo, bardzo dobrze mi się współpracuje z panią Gosią i z uczniami. I no w tym roku no niestety w takim okrojonym składzie będą występować, ale miejmy nadzieję, że następnym razem, bo oczywiście miejmy nadzieję, że będą te koncerty. Pani Gosia zresztą też już wyraziła, że muszą tradycja być i już w coraz większym składzie będziemy te koncerty prowadzić. Być może wydarzenie to zapoczątkuje tegoroczny sezon koncertowy w artystycznej galerii Izerskiej. Koncertu to się bardzo cieszę, bo to jest takie fajne, takie klimatyczne wprowadzenie właśnie w cały cykl, który mam nadzieję, że będzie w tym roku realizowany. Kolejna edycja koncertów za rok. Miejmy nadzieję, że już bez ograniczeń epidemicznych.